Hej, witam cię serdecznie na podsumowaniu sesji. Skoro już tutaj zajrzałeś, to najprawdopodobniej właśnie ta tematyka cię interesuje. Poświęć kilka minut i dowiesz się, co tam na rynkach się dzisiaj wydarzyło. W tym momencie oczywiście na rynkach zagranicznych, na rynku krypto i zobaczymy podsumowanie wszystkich notowań, tych, które zawsze ci pokazuję, jeżeli chodzi o naszą polską giełdę. Jeżeli tradycyjnie zostajesz ze mną, pamiętaj o formie podziękowania dla mnie za ten materiał. Nic cię to absolutnie nie kosztuje. Dosłownie sekundę, łapa w górę i komentarz, subskrypcja i dzwoneczek dla wszystkich nowych widzów. I gdy już to zrobisz, to zapraszam oczywiście do omówienia. Jeżeli chodzi o pierwsze, zerknijmy na informacje, które dla Ciebie przygotowałem, takie ogólne dzisiaj, te, które na pewno już do Ciebie dotarły i na pewno się z nimi zapoznasz, z jakimiś serwisami informacyjnymi, gdy będziesz je oglądał, to że rząd wprowadza nowe obostrzenia, zmiany w sklepach i przy wyjściach z domów, ale oczywiście w szczegółach, bo to nie o to chodzi, żebym ten materiał poświęcał na tego typu rzeczy. To sobie na spokojnie możesz albo doczytać na bankierze, albo oczywiście w mediach na pewno już się o tym dowiesz. To, co już będzie nas bardziej interesować, to że prezes GPW tutaj odnosi się do tego, że jednak widzi, że GPW jest odporne na obecną sytuację, co że zresztą widzimy, kiedy dokonuje podsumowania sesji dziennej. Widzimy, że rynek naprawdę radzi sobie ciekawie, jeżeli chodzi o notowania. I jeszcze mam informacje ze spółek, tak więc przejdę już po kolei przez rynki międzynarodowe. Zacznijmy pierw od DAX-a. Jest w zawieszeniu, chociaż jeszcze mamy oczywiście sesję na zielono. Doszedł dzisiaj do bardzo ciekawych miejsc, gdyż przetestował nam ten górne ograniczenia tych swoich maksimów 9877 punktów w tym momencie. I jeszcze mam Bitcoina tu odpalonego, to od razu Ci pokażę na wykresie, również w zawieszeniu 6473. Przejdźmy przez pozostałe. Tak więc mamy ropę, która dzisiaj również traci 26 i dolarów 29 centów za baryłkę. I tak naprawdę na ta ropa cały czas wygląda, jakby chciała testować i atakować te wsparcia utworzone na tych poziomach. Jeżeli chodzi o Stany, które niedawno wystartowały, to mamy Amerykę, czyli S&P 500, 2614 punktów. Też dosyć ciekawy momencie. Pytanie, czy Stany będą w stanie wybić się z tych poziomów tutaj, bo widać, że te poprzednie szczyty już od 3 dni stanowią jakieś miejsca nie do przejścia dla tego indeksu. Zobaczymy, czy dzisiaj nastąpi ten przełom. Jeżeli chodzi o Nasdaqa, to Nasdaq już wybił te poprzednie właśnie poziomy, 7940 punktów i zobaczymy oczywiście, dokąd panowie to rozegrają. Jeżeli chodzi o srebro, to dzisiaj mamy 14 dolarów 10 centów za uncję. Sesja wzrostowa. Widzimy, że to odpadnięcie oczywiście z tego tutaj poziomu miało miejsce. No ale zobaczymy, czy to jest fałszywka, czy jednak będziemy tutaj spadać niżej. Jeżeli chodzi o złoto, to również mieliśmy nadbicie tutaj tego range'u, który się nam narysował, 1609 dolarów za uncję. No i sytuacja cały czas w zawieszeniu, jeżeli chodzi o złoto. Jeżeli masz jakiś tip, jeżeli chodzi o właśnie metale szlachetne, to zachęcam, żebyście podzielili ze wszystkimi w komentarzu. Jeśli chodzi o waluty do złotówki, dzisiaj frank drożeje, chociaż już oczywiście obserwujemy wycofanie 4,29 w tym momencie. Euro również drożeje 4,55, czyli złotówka nam się dzisiaj osłabia i dolar również drożeje 4,13, prawie 14 już w tym momencie, czyli widzimy, że dolar również rośnie w siłę. Sam WIG dzisiaj na plusie, tak więc informacje o zaostrzeniach rygorów nic na razie na rynek negatywnego nie wniosły. Czy inwestorzy nic sobie z tego nie robią, no tak więc rządza pieniądza cały czas jest rozgrywana. 1516 punktów w tym momencie i zerknijmy teraz sobie na rynek krypto, co się w tym momencie na nim dzieje. Indeks strachu 12, czyli inwestorzy cały czas czują strach i lęk właśnie na tych altach i krypto. 65,2 dominacja Bitcoina w topowej dziesiątce na CoinMarketCap. Zobaczmy, co się dzieje. Bitcoin kosztuje 6480 dolarów, rośnie 2%. Widzimy, że również Bitcoin Cash wybił 2%, piąteczkę z przodu ma Bitcoin SV i tak naprawdę to tyle, jeżeli chodzi o topową dziesiątkę, czyli nie mamy jakichś spektakularnych wzrostów. W topowej setce widzimy, że Bitcoin urosło 13,69 na plusie, IOTA 8,73, czy VeChainy 7,61, REN 6,67, czyli też nie ma jakichś spektakularnych wystrzałów. Można powiedzieć, że taka normalna sesja bez szału. Streamer
traci za to 3%, Maker prawie 3% i Steam 2,84. Też nie widzimy raz, żeby było dużo tych spadków, a dwa, żeby były one jakieś bardzo mocne. I przechodzimy teraz płynnie przez rynki polskie. Zobaczmy, co tam się ciekawego dzieje. A jak widzimy dzisiaj spółki produkcyjne, dorzuciłem tutaj Wawel, jeżeli chcesz jeszcze coś takiego z podstawowych produkcji dorzucić, to daj znać w komentarzu. Harper wystrzelił 26% dzisiaj na bardzo fajnym obrocie, czyli widać, że inwestorzy jednak wygrzewają te spółki. Makarony prawie 4% do góry, Pamapol 1,87, Wawel właśnie 32, ciasteczka i Cambridge na zerze bez zmian. W obrotach króluje nam dzisiaj Harper, 0,226 000 makarony i Pamapol 153. Zobacz, Wawel, taki wielki gigant i tak naprawdę można powiedzieć, że bez obrotów. Pogromcy wirusa, co tutaj ciekawego? W dalszym ciągu wygrzewamy Biomet Lublin, tak więc wygrzewamy Biomet Lublin. Widzimy, że urósł on 14%, czyli bardzo, bardzo ładnie. Z tego, co widzimy, rośnie nadal. Potem mamy MBF Grupę, który urósł 9,87, Medcamp 6,42, Datawalk piąteczkę, Mercator 4,81 i jeżeli chodzi o spadki, no to Hemp spada 17%, Cormways 9%, Biomas 7,49% czy Blirt 3,85%, tak więc widzimy wymianę tutaj i przepływ kapitału z jednych spółek do drugich. Największym liderem obrotów jest Biomet Lublin, to powiem Ci, że od lat jak patrzę na tą spółkę i niejednokrotnie ją rozgrywałem, nawet rozmawiałem o tym z jednym z widzów w komentarzu i zawsze fajnie potrafiła dać coś zarobić, to takich obrotów na Biomedzie nie pamiętam. 30 milionów to jest jakiś kosmos, czyli widać, że te informacje spekulacyjnie, emocjonalnie wygrzewają inwestorów. Biomaxima 3,29, 15 Cormway, Mercator 14 i to są ci liderzy dzisiaj wzrostów. Jeżeli chodzi o, popatrz, Biomaxima, czyli lidera wczorajszego wzrostu, nawet dzisiaj była fajna, ciekawa pompka, ale praktycznie nic z niej nie zostało. Spółki dywidendowe. Zobaczmy, co tutaj ciekawego. Cały czas oczywiście lista spółek dywidendowych nam rośnie. Dla przypomnienia, pamiętaj, że tutaj ją dla Ciebie aktualizuję na portalu, jak sobie wejdziesz jakinwestować.com, zakładka dywidendy, wchodzisz i masz aktualny wykaz. Gdzieś zawsze wieczorem staram się zaktualizować o najnowsze wpisy, a dzisiaj już dwie spółki kolejne doszły do zestawienia, tak więc warto się oczywiście z tym zapoznać i przechodzimy dalej. Zobaczmy, co w tych spółkach ciekawego się dzieje. Widzimy, że puchnie PKN Orlen. Z tego, co widziałem, już Santander się wycofał na zalecenia KNF, odpowiedział pozytywnie, czyli już nie będzie dywidendy tam. Czekamy cały czas na decyzję PKO BP. Co tam ciekawego oni, jaka decyzja zapadnie. Simpe 4% do góry i Zostal 3%, Asbis 3% do góry, Arctic 2% do góry. Jeżeli chodzi o spadki, to Neuka traci 2,8, Kernel 2,65 czy Asseco SE 2,16. I w obrotach PKN Orlen liderem 152 miliony, PKO BP 78 czy Eurocash 14. Tam, gdzie mamy już po odcięciu dywidendy, CDA 0 i firma 506, no i CDA oczywiście z racji tego, że dzisiaj, z tego co pamiętam, wypłaca dywidendę. Sprawdźmy sobie, czy dobrze oczywiście to pamiętam. Dokładnie, dzisiaj 31 marca na rachunku masz wypłaconą dywidendę. Sprawdź, jeżeli posiadałeś te akcje, to na pewno już na swoim rachunku powinieneś to wiedzieć. Tak więc CDA nam ląduje już do kolejnego zestawienia i firma dzisiaj rośnie 5%. Potem mamy Synectic, który już po wypłacie dywidendy rośnie 2%, 2% Mobruk, Atlanta 4%. Robię drugie zestawienie w celu tego, żebyśmy zobaczyli szybko, czy rynek jest w stanie wrócić po odcięciu dywidendy. Jeżeli chodzi o spółki gamingowe, dzisiaj Farm51, czyli cały czas wygrzewamy tą poprzednią informację, którą Ci już pokazywałem parę dni temu, 13,10% do góry, NG Games 10% do góry, Warsaw 7,65% czy ULT Games 7 z przodu, Juju również 6. I dzisiaj spółki się podzieliły. Najwięcej traci H-Games 7,974, Allianz 5,45, Drageus 3,57 czy Bluber 3,55. Sam kontrakt, kto go dzisiaj rozgrywał, to longi były w grze, 2,63 na plusie 20,415 punktów. Liderami obrotów tradycyjnie CD Projekt 102 miliony i urósł nam dzisiaj 2,92%. TS Games 9 milionów 200, Farm 51 7 milionów 200, Playway
4 miliony 800, 3 miliony 811 bit forever 2 miliony Bankę 200 Boombit, CI Games, Bankę 100 i Bankę ULT Games. Jeżeli chodzi o spółki bankowe, to BNP dzisiaj urósł 1% i potem nieznacznie powyżej zera Pekao S.A., Getin, Pekao BP i Millennium i BOŚ. Za to w odwrocie Santander traci 4,78, UniCredit 2,18, jeżeli chodzi o ING 1,20, 1,16, mBank sam dzisiaj indeks bez zmian, jak widzisz 0, 4154 punkty. Liderami obrotów Pekao BP 78, prawie 9 milionów, Pekao S.A. prawie 50 milionów, Santander 19, 11 Alior. W spółkach z branży OZE dzisiaj Novavis liderem wzrostów 8% do góry, z RRC Baton 7%, 7 MDI Energia, a z drugiej strony najmocniej traci nam Termo 18%, czyli inwestorzy jednak nie są zbytnio skłonni rozgrywać tamte informacje na fali, której ta spółka wybijała te poziomy, które Ci pokazywałem na omówieniu. Figę 17, Biomas 7 i potem nieznaczne już spadki w kolejnych spółkach. Liderami obrotów widzimy, że Biomas 7 milionów przewalonych akcji. Widać, że realizacja zysków w tle. 0 RRC Baton 7 milionów, tak więc naprawdę no, konkretne obroty. I przechodzimy tradycyjnie do indeksów. Zobaczmy, co tutaj ciekawego się dzieje. MSP 7% do góry, paliwa kosmiczne 7%, górnictwo 3,78%, MSB 3,60%, chemia 3,14% i 3 energia. To są te topowe indeksy od góry, które rosną najmocniej. Sanwik 20 urósł 2,38%, 1512 punktów, czyli również bardzo ładnie, zaraz go w szczegółach zobaczymy. Jeżeli chodzi o MWIG 40, to dzisiaj urósł 0,61 na plusie, 2850 punktów i sam indeks najmniejszych spółek SWIG 80, 10200. 61 punktów, rośnie 1,8%. W odwrocie dzisiaj mamy no shorty, wiadomo, spożywka 1,32, Ukraina 1,29, telekomunikacje i moto powyżej zera na minusie. Jeżeli chodzi o szczegóły, czyli zerknijmy na WIG 20, co tam na indeksie blue chipów dzisiaj słychać, widzimy sporo zieleni, PGNiG i już Ci pokazuję oczywiście informacje, czyli jednak rakieta wystartowała, inwestorzy chyba nic już sobie obecnie z obecnej sytuacji nie robią, pompują to, co ma być spompowane, rozgrywają to tak, jakby się nic nie stało, czyli widzimy, że mamy informacje odnośnie PGNiG, że rozpoczyna proces odzyskiwania nadpłaconych środków od Gazpromu. Jak widzimy, tutaj sąd arbitrażowy w Sztokholmie tutaj dał wyrok korzystny właśnie dla PGNiG i widzimy, że w grę wchodzą nawet 1,5 miliarda dolarów. To jest po prostu kosmiczne pieniądze. Pytanie, jak ta sprawa się oczywiście zakończy. I ze spółek jeszcze mam przygotowaną informację odnośnie LPP, że zarząd do odwołania będzie pracował za symboliczną złotówkę, czyli będziemy oczywiście również zaraz na kolejnym indeksie patrzeć, jak się LPP oczywiście zachowuje, ale żebym już nie przechodził, to od razu Ci o tej informacji mówię. I jeżeli chodzi o dalsze spółki, to PKN Orlen urósł bardzo mocno 6%, PGE 4%, KGH 4%, 4%, tak więc to są te najmocniejsze dzisiaj wzrosty. Traci tylko cyfrowy 1,16, tak samo mBank. Na minusie również Orange, Santander, Alior, JSW i Play. W obrotach liderami dzisiaj zdecydowanie PKN Orlen 152 miliony, CD Projekt 102 miliony, PGNiG 96 czy PZU 90. To są ci liderzy dzisiejszego obrotu. W szczegółach zerknijmy na indeks średnich spółek. Co ciekawego się wydarzyło na MWIG-u 40? Zobaczmy. MWIG 40 dzisiaj Komarch urósł 7%, VRG 6%, Amika 6%, Ciech 3%, CN Pharma 2,93%. I to są te najmocniejsze dzisiaj wzrosty na MWIG-u 40. Zerknijmy na spadki. Co ciekawego tutaj się wydarzyło? Mabion stracił 13%, czyli kolejny sesja ze spadkami. Benefit 5,30, Neuka 2,80, Kernel 2,65, Asseco SE 2,16, czyli to są te najmocniejsze spadki. Jeżeli chodzi o Eurocash, stracił 14,5 miliona, czyli to jest obrót, sorry, 14,5 miliona, Asseco 9,5 miliona, 9 milionów 200, TS Games i to są liderzy dzisiejszego obrotu właśnie na średnim parkiecie. A jeżeli chodzi o mały indeks, czyli spółki najmniejsze, SWIG 80, zerknijmy sobie, Bioton urósł najmocniej 11% do góry, ABPL 10, Police 10, Selvita 8,38, EcoExport 7, ULT Games również 7,
i przewijam, żebyś mógł zobaczyć sobie resztę. Pamiętaj, że zawsze możesz sobie zatrzymać, w szczegółach przyjrzeć się temu zestawieniu, co tam Cię interesuje, jakie zagadnienia. A ja Ci mówię, że najwięcej stracił dzisiaj OAT 4,55, Wigo System 3,33, CP Graup 3,14, Mangata 2,91 i to są topowe spadki w tym indeksie. Liderami obrotów na SWiG-u dzisiaj jest zdecydowanie Mercator 4% 8,8 do góry i 14 ponad milionów grubo obrotu. Bioton, Bańka prawie 700, Bombit, Bania 200, Bańka 100, CA Games, ULT Games po milionie razem z Azbisem. I zerknijmy sobie na indeks dla wszystkich wilków z Wall Street. Co tam ciekawego na New Connectie słychać? Jak widzimy, zerknijmy sobie, jaka pompka miała miejsce. Redgen 70 na zamknięciu, z tego co kojarzę, ponad 30. NFPL do 54, również bardzo mocne wzrosty. Potem mamy Intelliwiz 52, CC Tools 43. Szukajmy teraz czegoś z obrotami, bo widzimy, że na nieznacznych obrotach dwucyfrowe stopy zwrotu oczywiście każdego dnia na New Connectie są kręcone. Pullman urósł 15% na podwyższonym obrocie. Far 51 od razu się wyróżnia. Formas również się tutaj nam wyróżnia. Czy NG Games 10%, Telemedycyna i Nest Medic, czyli to są te bardzo ciekawe i obroty, i wzrosty. I zerknijmy z drugiej strony, co nam dzisiaj najdynamiczniej spada na New Connectie, no bo New Connect, pamiętaj, że wiąże się z tym, że ryzyko jest tutaj o wiele większe niż na dużym parkiecie. Widzimy, że Advertigo spada prawie 20%, BOA również prawie tyle samo, Thermo oberwało 18%, BVT 17%, 17% Figen, czy też Hemp 17%. To są te największe spadki. Przewinę Ci jeszcze, żebyś miał szersze pole widzenia na to, co się dzisiaj działo na właśnie New Connectie. I zerknijmy, kto dzisiaj wygrzewał ten rynek. Biomaxima dzisiaj 29 milionów, 7 milionów 200, Far 51, Biomas 7, 7 również z Redy Zebaton, prawie 4 banki, Medcamp, Hemp, 3,5 banki, 2600, Birt, Forever N, 2 miliony, 1,5, Infoscan i MBF Grupa Bankę 200. I to są liderzy obrotu, jeżeli chodzi o New Connect. I zerknijmy sobie na WIG tradycyjnie, żebyśmy wiedzieli, co tutaj ciekawego się na tym indeksie dzieje, zanim przejdę oczywiście do informacji, które jutro napłyną na rynek, żebyś wiedział po prostu, co tam ciekawego się na tym rynku dzieje. A jeżeli chodzi o dzisiaj, obroty były naprawdę ciekawe, bo przebiliśmy miliard złotych, 96 milionów 320 tysięcy 494 złote i widzimy, że transakcji zawarto 141 tysięcy 162 sztuki. Najmocniej dzisiaj zyskuje, tak jak widzimy tutaj, IQP 33%, na zamknięciu również Sob Pharma 59, potem mamy Fona 31, Carvitamin 31, Glossmed 27, Harper 26, Airway 18, czy PGNiG 15, 14, Biomet Lublin. Jak widzimy, to są te topowe dzisiaj wzrosty. Widzimy, że dwucyfrowych nie brakuje dzisiaj na warszawskim parkiecie. Przewijam Ci, żebyś również mógł zerknąć sobie na pozostałe spółki. Być może załapałeś się dzisiaj na jakieś ciekawe wzrosty. Oczywiście pochwal się tym w komentarzu. I oczywiście mamy również spadki. Kredyt 26% w dół, Solar 15%, Mabion 13%. Potem mamy Absent Energy 10, Elsab 9, 9 również Cormway i pozostałe spółki. Tak jak widzisz, już Ci tutaj przewijam, żebyś mógł sobie zobaczyć. No bo to jest właśnie giełda. Coś musi rosnąć, żeby coś również mogło spaść. I tak to właśnie wygląda. I już Ci przechodzę do tych informacji. Dzisiaj było ich naprawdę dużo, tak jak wczoraj Ci pokazywałem. Pamiętaj, że link również masz bezpośrednio w opisie do tego, żeby Cię na portal do tych informacji przenieść. Ja oczywiście już przechodzę, żebyś widział, gdzie to jest. I mamy tak, w środę. Co nas czeka? Odlewnie. Publikacja raportu za 2019 rok. Skonsolidowany raport za ubiegły rok, również Benefit, Polnord i Tauron jutro da. Walne zmiana w składzie Rady Nadzorczej na JW Invest. Potem mamy Regon, nadzwyczajne walne również. Farm 51, dzień pierwszego notowania nowych z akcji. Jak oglądasz moje materiały od dłuższego, to doskonale wiesz, jak reaguje na rozwodnienie kapitału. Tak więc nic dobrego. Bistech, dzień pierwszego notowania również. Akcji zwykłych i Milton Essex, zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje oferowane. Tak to właśnie wygląda, jeżeli chodzi o pierwszy kwiecień. Tu masz również wykres, na przykład JSW, który możesz sobie spokojnie przeanalizować, czy też inną spółkę, która Cię interesuje. Zobaczmy sobie CDR-a na przykład.
i od razu widać, co tak naprawdę się tutaj dzieje. Jeżeli chcesz się pobawić, no to tutaj masz również podpiętą taką możliwość. I to wszystko w tym omówieniu. Mam nadzieję, że oczywiście dowiedziałeś się sporo ciekawych rzeczy. Ja jestem tradycyjnie ciekawy, jak widzisz jutrzejszą sesję, środa. Środa to najczęściej jest spokój. Zobaczymy, jak zareagują oczywiście na ten spokój rynki międzynarodowe i jak będzie oczywiście sytuacja wyglądać na polskiej giełdzie. Sam daj znać, jak w ogóle obstawiasz, czy rynki będą reagować w ogóle na to, co będzie się wiązać z obecną sytuacją, która nam panuje na całym świecie, czy raczej już wszystko jest zdyskontowane w cenach i rynek już podąża swoim torem. Daj znać w komentarzu. Trzymam kciuki za Twoje wyniki. Pozdrawiam Cię serdecznie. Na razie, hej.